Zbyt długie zdania biorą się z tego, że mylimy ze sobą dwa języki, język pisany i język mówiony. Mówiłam już o tym w odcinku właśnie pod tytułem Dwa języki, to odcinek numer 22 i zachęcam, żebyście do niego wrócili. Tymczasem co zrobić z faktem, kiedy czasami po prostu mamy taką manierę, że posługujemy się bardzo, bardzo długimi zdaniami? Trzeba się nad tym trochę pochylić i poćwiczyć, jak mówić strukturami, które będą krótsze. Musimy włączyć sobie dwa różne programy. Pierwszy program to program do pisania. I to miejsce jest po to, żebyśmy pisali właśnie długie zdania z bogactwem przecinków, z bogactwem zdań wtrąconych. Tam możemy się wyszaleć, rozpisać i naprawdę tworzyć struktury, które jeżeli tylko będą logiczne, zawsze będą odpowiednie. Natomiast kiedy zaczynamy mówić, postarajmy się, aby na początek były to maksymalnie zdania złożone z dwóch lub trzech fraz, czyli dwóch, trzech zdań składowych. Po co? Po to, żeby znacznie częściej stawiać kropki, żeby znacznie częściej robić pauzy, bo dzięki temu będzie nam łatwiej zarządzać naszą wypowiedzią, czyli zarządzać naszą komunikacją. Co to znaczy w praktyce? W praktyce na początku będziemy mieć wrażenie, że mówimy nieco prymitywnie, że jakby myśli kończą nam się za szybko, ale spokojnie, przyzwyczajcie się do tego i zauważycie niesamowitą korzyść, która płynie z posługiwania się prostymi zdaniami. Otóż, jeżeli chcecie, żeby wasza mowa była dynamiczna, żebyście zerwali z dotychczasową monotonią i żeby wasze wypowiedzi były ciekawe dla słuchacza, potrzebujecie więcej akcentu i bardziej rozbudowaną melodię waszych wypowiedzi. Żeby ta melodia była rozbudowana, musicie ułożyć ją na kształt sinusoidy. Żeby tak się zadziało, potrzebujecie po prostu więcej pauz. A więc wracamy do punktu wyjścia. Krótkie zdania to mowa bardziej dynamiczna, więcej akcentów, a więc więcej punktów, do których przyciągamy uwagę słuchacza. Dzięki temu po prostu ta mowa jest ciekawsza. A w efekcie słuchacz bardzo dużo zyskuje, ponieważ wie, na czym może się skupić, dostaje przestrzeń do tego, żeby wiele zapamiętać, zatem wynosi dużo ze spotkania. A wy zyskujecie jedną bardzo ważną rzecz. Wasze spotkania stają się efektywne, przez co łatwiej jest wam zrealizować cel, jaki sobie założyliście. Jak zatem ćwiczyć takie krótkie zdania? Najprościej w warunkach domowych. Postarajcie się, na przykład, kiedy siedzicie sobie sami w pokoju, zacząć opowiadać o tym, jaka przestrzeń was otacza. Na przykład, siedzę sobie w pokoju, w którym są białe ściany. Za mną stoi piękny kredens, a obok wisi czarno-biały obraz. Zauważcie, stawiam kropki znacznie częściej. Kiedy poćwiczycie w ten sposób, przyzwyczajcie siebie, ale też i swój mózg do tego, żeby nauczył się tego drugiego programu, tego programu mówionego. Zobaczycie wtedy, jak zmienia się wasza komunikacja i jakie to wam przynosi korzyści. A im więcej będziecie ćwiczyć, im więcej korzyści zobaczycie, tym po prostu będzie wam łatwiej. Czego oczywiście wam życzę. Tymczasem dziękuję za dziś. Przypominam o subskrybowaniu kanału. Zostawiajcie także swoje pytania i komentarze. Tymczasem dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.